ostatnie 3 lata życia Pana Jezusa to okres Jego publicznej działalności. To czas, kiedy Chrystus przemierzał drogi i ścieżki Palestyny wzdłuż i wszerz, spotykając się z różnymi ludźmi. Nieraz byli to ludzie bardzo życzliwi. Często gromadziły się wokół Jezusa tłumy. Niekiedy były to pojedyncze osoby. Nieraz Chrystus czynił cuda, ale niekiedy chciał trafić do nich w inny sposób, poprzez tak zwane przypowieści. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą słyszeliśmy przed chwilą, to jest właśnie jedna z tych wielu przypowieści, poprzez które Chrystus starał się trafić do swoich słuchaczy. Ewangelia z 4. niedzieli Wielkiego Postu przedstawia nam najpiękniejszą chyba przypowieść Jezusa. Często nazywamy tę przypowieść o synu marnotrawnym. Nie on jednak, nie syn marnotrawny jest główną postacią tego przekazu, tej opowieści. Główną postacią, wokół której rozgrywa się cała ta przypowieść ewangeliczna Jezusa, jest Ojciec. Ojciec syna marnotrawnego. Dodajmy, dobry Ojciec, który z bólem i troską zarazem śledził postępowanie swojego syna. Z opisu wiemy, że przewidywał jego błędy i czekał. Przyjął go nawet wtedy, gdy on sam miał już świadomość, że pobłądził i że nie jest godzien nazywać się już jego synem. Ten dobry, ewangeliczny ojciec przyjmuje go z otwartymi rękoma. Nawet ku zdziwieniu wielu cieszy się z jego powrotu. Cieszy się on sam i zachęca do tej radości wszystkich swoich domowników. Wielu się dziwiło, a jego starszy syn wyraźnie okazał złość i buntował się. Syn marnotrawny uległ fałszywej wizji wolności. I dopiero gdy stoczył się na dno życia, gdy stracił wszystko, zmądrzał. Ten jego upadek paradoksalnie go uratował. Uświadomił mu, że iluzją żyć nie można. Trzeba żyć prawdą, a prawda jest taka, że wolność powinna być powiązana z dobrem. Dobro szeroko rozumiane otwiera bramy naszej wolności. Zło tę bramę zamyka, powoduje niszczenie i zniewolenie. Syn marnotrawny w dzisiejszej ewangelicznej przypowieści jest przykładem złego wykorzystania wolności i złego korzystania z posiadanych dóbr materialnych. I tutaj w tym momencie ewangelista zwraca uwagę, że Chrystus, przedstawiając tę przypowieść, wskazując tego dobrego Ojca jako pierwszoplanową postać, zwrócił mocno na to uwagę, że Ojciec potrafi czekać. Potrafi czekać cierpliwie i z nadzieją. Tym ewangelicznym Ojcem dla nas jest Bóg.
w odniesieniu do naszej relacji z Bogiem. Ta przypowieść jest dla wszystkich nas nadzieją, że i my mamy szansę poprawy swojego życia, że dobry Bóg, jak ten ewangeliczny Ojciec, czeka na nas z otwartymi ramionami. Czeka zawsze. Księże biskupie Januszu, księże biskupie Julianie, księże biskupie Arkadiuszu z Pelplina, droga rodzino pogrążona w żałobie, ci godni księża, bracia w kapłaństwie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wszyscy tu obecni bracia i siostry. Ten obszerny fragment wyjaśnienia dzisiejszej Ewangelii zupełnie celowo i świadomie przytoczyłem, cytując w skrócie główne myśli księdza arcybiskupa Edmunda z jednej z jego bardzo licznych homilii. Wygłosił tych tak zwanych homilii radiowych ponad 1000. Głosił je w Radio Olsztyn nieprzerwanie od 6 września 1990 roku do ostatnich dni. Głosił je cyklicznie w każdą niedzielę i w każde święto. W ten sposób, księże arcybiskupie Edmundzie, Twoje słowo, Twoje żywe słowo towarzyszy nam i dzisiaj na rozpoczęcie tych pogrzebowych uroczystości. Stoimy teraz przy Twojej trumnie, ale towarzyszą nam dalej Twoje słowa i Twoje myśli, tak często wygłaszane przez ponad 36 lat, także tutaj w tym kościele, w tej katedrze świętego Jakuba, która przez ponad 20 lat była przecież Twoją katedrą, której także jako arcybiskup senior chętnie podejmowałeś różne posługi. Ksiądz arcybiskup Edmund urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 maja 1956 roku w Pelplinie. 20 maja 1982 roku przyjął sakrem biskupią i mianowany został biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. Diecezji chełmińskiej, która miała wtedy siedzibę w Pelplinie. Za niecałe 2 miesiące przygotowywał się do obchodzenia swojego jubileuszu 40 lat biskupstwa. Nie doczekał tego dnia. W listopadzie 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim sede plena diecezji warmińskiej. A 3 lata później, kolejnym po biskupie Obłąku, biskupem diecezjalnym warmińskim. W ramach reorganizacji administracji kościelnej w Polsce 25 marca 1992 roku na mocy papieskiej bulli został mianowany arcybiskupem i pierwszym metropolitą warmińskim. W miniony piątek, tuż po jego śmierci, miałaby miejsce 30. rocznica tego ważnego dla warmińskiego kościoła wydarzenia. Też tej 30. rocznicy swojego arcybiskupstwa i urzędu metropolity nie doczekał. Stojąc przy Twojej, księże arcybiskupie, trumnie,
Mam w uszach jeszcze na świeżo ostatnie Twoje słowa. Widzę Twoje pełne dobroci i życzliwości spojrzenie. I mogę powiedzieć, że całe Twoje życie, całe Twoje posługiwanie zamykało się w treści Twojego biskupiego zawołania. Miłujmy czynem i prawdą. Konsekwentnie je realizowałeś sam, ale starałeś się zachęcać do realizowania tego innych. Miłujmy czynem i prawdą. W tych słowach mieści się wszystko, co dotyczy Twojej osobowości, co dotyczy Twojego stosunku do ludzi, do otoczenia. Starałeś się być blisko tych, których Bóg postawił na Twojej drodze, zwłaszcza tych, którzy zostali powierzeni Twojej pasterskiej opiece. Miałeś, księżarcy biskupie Edmundzie, wyjątkowy dar docierania do ludzi, nawet tych mało życzliwych i niekiedy na początku niezainteresowanych kontaktem z Bogiem i z Kościołem. Wielokrotnie byłem świadkiem osobowych przemian i nieraz skończyło się to prośbą o sakrament pojednania, o spowiedź świętą. Starałeś się jednać ze sobą ludzi, jednać ludzi z różnych środowisk, niekiedy wrogo do siebie nastawionych, zwłaszcza w okresie przemian po 1989 roku. Twoja, księżarcy biskupie, zakończona kilka dni temu obecność wśród nas, wśród duchowieństwa i wiernych Kościoła Warmińskiego, jest motywem do tego, by spojrzeć na lata Twojego życia i Twojej pasterskiej posługi w perspektywie dokonań i spraw, które za Twoim pośrednictwem ubogaciły Kościół Warmiński i osobiście nas, nas, Twojej pasterskiej opiece powierzonych. Twoje relacje z Bogiem i z ludźmi, oparte na akcentowaniu niemal wszędzie miłości w połączeniu z nadzieją i wiernością, były niemal zawsze tematem Twoich kazań i homilii, ale również były one tematem wielu innych wystąpień kierowanych do różnych grup i środowisk. Często powtarzane Twoje słowa, że miłość to głównie obecność i że czynione przez nas dobro w różnej postaci zawsze zostawia po sobie inne dobro i często jak bumerang wraca także do nas, choć w innej postaci. Te naprawdę mądre słowa stawały się dla wielu i nie ukrywam, że także dla mnie motywem refleksji i głębszych przemyśleń. Myślę, że wielu z nas tutaj obecnych pamięta te słowa i że tych słów będzie nam brakowało. Tam, gdzie jest dobro, tam jest Bóg, powtarzałeś często. Bóg jest tam, gdzie jest dobro. Księżarcy biskupie Edmundzie, pamiętamy Twoje dokonania jako pasterza Kościoła Warmińskiego. Erygowałeś łącznie ponad 120 nowych parafii na terenie i dawnej jeszcze diecezji warmińskiej, a później na terenie archidiecezji. Robiłeś to z myślą o ułatwieniu wiernym dostępu do świątyni, tworzenia się nowych, lokalnych wspólnot parafialnych, tym samym pogłębiania życia religijnego wśród wiernych. W ciągu 20 lat posługi
ponad 320 diakonów otrzymało z Twoich rąk święcenia kapłańskie. Z Twojej także inicjatywy i w okresie Twojego kierowania Kościołem Warmińskim powstał obecny kompleks budynków Warmińskiego Seminarium Duchownego na Olsztyńskich Radykajnach. Powstał także budynek Kurii Metropolitalnej, Dom Arcybiskupów Warmińskich i Archidiecezjalne Centrum Charytatywne imieniem Jana Pawła II Caritas. Przy ulicy Grunwaldzkiej, działające do dzisiaj jako żywy pomnik świętego papieża Polaka. Ważnym wydarzeniem w historii diecezji warmińskiej była także pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Olsztyna. Miała ona miejsce, jak pamiętamy, w dniach 5 i 6 czerwca 1991 roku w ramach pielgrzymki do Ojczyzny, czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Ty tę pielgrzymkę tutaj do Olsztyna przygotowywałeś. 15 sierpnia 1999 roku za Twojego, księża arcybiskupie, posługiwania powstał Wydział Teologiczny przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Ty z ramienia Stolicy Apostolskiej stałeś się wielkim kanclerzem tegoż wydziału. Nie sposób wymienić wszystkich dokonań. Twoje osobiste interwencje w obronie prześladowanych, Twoja pomoc ubogim, chorym, dzieciom, osobom starszym, wspólnocie w Kaliningradzie, Polonii na Białorusi, Kościołowi na Litwie, wieloletnie zaangażowanie w pracę Watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, przewodniczenie w ramach Konferencji Episkopatu Polski, Komisji Misyjnej, Radzie do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, a także udział w zespole do spraw kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. To, ukochani, tylko niektóre z dokonań księdza arcybiskupa. To tylko niektóre z podejmowanych przez niego zadań. Twój życiorys, księża arcybiskupie Edmundzie, jest bardzo bogaty. Osobiście jestem przekonany, że czynione dobro, o którym tak często mówiłeś, wróciło do ciebie jak bumerang i przygotowało ci należne miejsce w domu dobrego ojca. Twoje uczynki poszły za tobą. Żegnamy cię, księże arcybiskupie Edmundzie. Osobiście dziękuję za ponad 36 lat pięknego przykładu. Odpoczywaj w pokoju. Amen.